Kobiety o kobietach. Jaka była twoja rola w pisaniu tej książki? Zostałam zaproszona, żeby napisać felieton do książki. To jest ta okładka. Reklamuję ją, bo myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawa. Ja napisałam rozdział o kobietach w Polsce. Właściwie o tym, jak są traktowane, że o tym, że dużo łatwiej jednak gdzieś się krytykuje kobiety, dużo łatwiej ocenia, ale nie jest to tylko krytyczny felieton, ale... Dobrze są kobiety traktowane w Polsce, można powiedzieć? Czy inaczej, na pewno sprawa jest zawsze złożona, ale ja jednak uważam, że generalnie dużo łatwiej się ocenia kobiety, zresztą dużo łatwiej i z wyglądu, i z zachowania. Myślę, że i podświadomie, i świadomie. Ale nie tylko o tym. Nie tylko jest o tym ten felieton. Jest trochę szerszy. Wcześniej miałam przyjemność pisać do dodatku Plus Minus Rzeczpospolitej. A teraz miałam przyjemność tutaj napisać swój felieton. Także bardzo się cieszę i zobaczymy, co dalej. Czyli możemy powiedzieć, że Maria zostaje teraz pisarką? Nie, no absolutnie, że nie. Nie, ale ja zawsze pisałam teksty piosenek, piszę. Czy coś z tego więcej się urodzi kiedyś, to jeszcze na razie nie jest ten moment.